Durchdringende Schreie, betäubender Lärm. Przenikliwe krzyki, okropny hałas, straszne spojrzenia, tylko już nic więcej nie widzę. Widzę tylko popiół i gruz i wszystko jest puste, minęło. Nie idzie dalej. Idziemy, idziemy sami. Niektórzy nigdy nie docierają. Dziecko za mną krzyczy, że już nie może. Biegniemy jednak dalej. Boimy się. Jest strach, ten nas napędza. Potrzeba dużo siły, żeby przed nim uciec. Biegniemy, biegniemy i biegniemy. Była to Wiktoria Bińska, członkini klubu młodzieżowego. O nazwie Knigges Nightmare. Tak się nazywa ta grupka, która się spotyka popołudniami, aby z dziećmi zrealizować ten projekt. Pozostali członkowie tego projektu są to Aileen. Aileen Gerosz. Sarah Mennel. Anne Merker. Moritz Biskupski. Moritza Biskupskiego. Und als Praktikant i jako praktykanta Patryka Niedźwieckiego. Vielleicht kurz etwas zu der krótko o tematyce. Sądzę, że to jest dobry pomysł, aby Nowa Ameryka nie była tylko definiowana jako przestrzeń, w której krzyżują się i mieszają europejskie szlaki uchodźstwa, ale także szlaki, które rozpoczynają się w krajach pozaeuropejskich. Jest to bardzo aktualny temat. Problemy we współżyciu Polaków i Niemców dobrze udało się opanować. Mamy za to nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście współżycia Polaków i Niemców z obywatelami z kultur, z ludźmi z kultur spoza Europy. Sądzę, że Nowa Ameryka pod tym względem jest wyjątkowo udanym, ładnym tytułem dla tej próby, dla tych starań stopienia różnych kultur, tak jak uczyniono to w tyglu Starej Ameryki, w tyglu USA. Mam nadzieję, że osobiście dla siebie, tak, że będę miał bardzo wiele pozytywnych doświadczeń dla niemieckiej kultury wynikających z tym, z tych spotkań. Aktualnie na świecie jest 60 milionów uchodźców, albo displaced persons, jak są nazywane przez Narody Zjednoczone. Z tych 600 milionów, 600 osób żyje we Frankfurcie nad Odrą. Mamy bardzo duże uprzedzenia mieszkańców dotyczących tych obywateli. Mamy mnóstwo fałszywych informacji i półprawd. Mówi się, że to są przestępcy, że gwałcą nasze kobiety, że cudzoziemcy nie chcą pracować, tylko korzystać z naszych świadczeń socjalnych. Częściowo stoi za tym bardzo duża niewiedza u osób, które kolportują albo które kolportują te fakty o osobach, które do nas przybywają. Jest bardzo wiele możliwości spotkania się z tymi ludźmi, tak? Gdzie można coś wspólnie podjąć, gdzie można podjąć rozmowę chociażby. Sądzę, że gdyby więcej organizacji inicjowało takie spotkanie, tak jak chociażby Nowa Ameryka to czyni właśnie tutaj, to widzielibyśmy, że ludzie z innych kultur mają przecież do czynienia z tymi samymi problemami w życiu, co my. Z podobnymi problemami, że to są nasi bracia i nasze siostry. Nasz projekt wyrealizowany w Mikado, w domu na obczyźnie, tak się nazywa ten projekt, jest właśnie takim małym krokiem ku takiej idei. Chcemy realizować spotkania i inicjować spotkania z migrantami przybywającymi do miasta, z uchodźcami zwłaszcza.
Sądzimy, że praca z dziećmi jest dobrym pomysłem, ponieważ dzieci nie są jeszcze zrażone do tych osób przez stereotypy. Bardzo krótko jeszcze o czasie trwania projektu. Nie zrealizowaliśmy go przez całe pół roku. Mieliśmy to 2 miesiące mniej więcej ostatecznie, ponieważ projekt ten rozpoczęty został w innej szkole, która jednak nie chciała, nie mogła podjąć ze względów czasowych jego kontynuacji. W związku z czym to my zdecydowaliśmy się, że chcemy przejąć sprawę. Pani Kak z klubu młodzieżowego Mikado miała dla nas czas, mimo że organizowała duży festiwal kinowy, i projekt ten przyjęła pod swoje skrzydła. Tematem było inicjowanie spotkań. To 600 uchodźców we Frankfurcie, tutaj jeszcze ankieta społeczna. 53% osób w Brandenburgii uważa, że uchodźcy nie wzbogacają życia publicznego, że ich nie potrzebujemy. 36% przynajmniej uważa, że jak najbardziej wzbogacają, więc przynajmniej 36% jest pod tym względem za. Tutaj na przykład pan Pacelt, były burmistrz Frankfurtu, obecny poseł do Bundestagu, który przyjął 2 uchodźców z Erytrei u siebie w domu w Briesen, około Frankfurtu. W jaki sposób postąpiliśmy? Po pierwsze, co uczyniliśmy? Co powinniśmy uczynić? Powinno się wzajemnie odwiedzać. To, co dzieci też uczyniły, to było stworzenie małego zaproszenia. Zadzwoniły do domu dla osób ubiegających się o azyl w zachodniej części miasta. Zapowiedziały się, przyjechały i wręczyły osobiście zaproszenie. Liczyliśmy mniej więcej na odzew 8 osób. 2 tygodnie później przyjechał nas cały autobus wypełniony dziećmi uchodźców. Nie, 2 autobusy praktycznie. Wypełniliśmy po prostu całą salę w Mikado, a właściwie wiele sal. I postanowiliśmy, dobrze, to może wspólnie ugotujmy. Chcieliśmy zrobić naleśniki. To było oczywiste, że dzieci nie znają niemieckiego jeszcze, tak? Więc pomyśleliśmy, co możemy zrobić tak, żeby można było się komunikować przy tym stosunkowo łatwo. Sądzę, że każdy z nas wyobraża sobie, jak to mniej więcej wyglądało. I 20 dzieci rzeczywiście się udzieliła w tym spotkaniu. Patryk, może ty opowiesz, co robiliście? Najpierw rozpoczęliśmy rundkę zapoznawczą. Mieliśmy 2 tłumaczy. Jednego, który zna języki związane z Afganistanem. Nie pamiętam dokładnych nazw tych języków. I jeszcze jednego tłumacza, który obsługiwał języki tych dzieci, którzy obsługiwali. No i przeszliśmy wtedy też do gotowania. Widzimy, jak dzieci dobrze się bawiły. Piekliśmy, smażyliśmy naleśniki. Były też bardzo smaczne, wyszły jak nic. Poświęciliśmy na to mniej więcej godzinę, na samo gotowanie, tudzież pieczenie. No i podobało nam się jak najbardziej. Było fajnie patrzeć, że widzieć, że dzieciaki naprawdę się cieszą. I że udało się ugotować coś mimo tej różnicy pochodzenia, tak? Drugim krokiem
Cóż, pierwszym było zaproszenie dzieci uchodźców do nas. One widziały, te dzieci widziały, co robią niemieckie dzieci, jak żyją. A drugim krokiem była wtedy rewizyta w ośrodku dla uchodźców. Rozejrzeć się, rozmawiać z ludźmi, odwiedzić ich w pomieszczeniach, w kuchniach. I udaliśmy się tym razem do innego domu ośrodka pobytowego dla azylantów, tym razem w Zeefichten, też na obrzeżach Frankfurtu. Chcieliśmy właściwie obejrzeć sobie pomieszczenia. Umówiliśmy się z pracownicą społeczną miasta, która chciała nas oprowadzić, ale nie miała na to czasu. Więc jedna z osób poszukujących azylu, Julien z Kamerunu, szybko wypełnił tę rolę i oprowadził nas po ośrodku pobytowym. A dokładnie w tym momencie Mohamed sobie grał samemu w piłkę na trawniku za domem. Byliśmy tam w piątkę, czy w czwórkę. I pierwsze, co oczywiście zrobiliśmy, to przyłączyliśmy się. Mohamed był strasznie szczęśliwy, że miał już z kim grać. Nie musiał tylko samemu ciągle kopać na bramkę. Ten wspólny sport, chyba akcja jak najbardziej spontaniczna, która pozwoliła bardzo dobrze ogarnąć obawę dzieci, które oczywiście się bały tego obcego miejsca, tych obcych ludzi. I cóż, taki strach zupełnie minął po piłce. Dzieci były zupełnie wyluzowane i chciały też koniecznie dowiedzieć się czegoś więcej. Julien opowiedział im, skąd pochodzi, że z Kamerunu, tak, że jak żyje, po czym oprowadził nas po pomieszczeniach. I obejrzeliśmy sobie, w jaki sposób rzekomo, że w jakich cudownych warunkach żyją, że dostają 2000 euro na przywitanie i takie inne bzdury, które są kolportowane, które się rozszerzają naprawdę niczym pożar lasu, tak, społecznościowych portalach. Tak wygląda rzeczywistość. To jest pokój, w którym mieszkają uchodźcy, podwójny pokój. On już jest wystarczająco mały i w tym pokoju dwuosobowym już urządzono kolejne dwa łóżka, dostawiono je, więc teraz w takim pomieszczeniu mieszkają 4 osoby. Julien opowiadał ponadto, jak wygląda kuchnia, jakie panują tam zasady. Obejrzeliśmy sobie różne kuchnie. Czasami rzeczywiście udaje się je sprzątać i otrzymać czystość, czasami jednak nie. I jak dużo konfliktów mieszkańców powstaje z tego. I bardzo wiele z tych konfliktów kręci się, jak w bardzo wielu studenckich chociażby wspólnych mieszkaniach, tak, które kręcą się wokół pytań, kto sprząta, kto wyciera toaletę, kto kiedy ma służbę, tak. Wiktoria, ile byliśmy tam? Przez 2 godziny? I Julien opowiadał też o własnym życiu uchodźcy, bardzo chętnie to robiąc. O czym jeszcze nie wspomniałem. Początek projektu wyglądał w ten sposób. Zbierałem przedmioty od uchodźców, znam kilku osobiście i zapytałem ich, co przywieźliście ze sobą z waszych ojczyzn, co was łączy z tymi miejscami, jakie przedmioty pozwalają wam tworzyć to połączenie. I przedmioty te rzeczywiście dzieciom przedłożyliśmy i dzieci zastanawiały się też nad tym, do czego są stosowane, jaka jest historia tych rzeczy. To były często zupełnie magiczne przedmioty dla nich. I w taki oto sposób, przez tę rozmowę i te rzeczy, udało nam się wzbudzić zaciekawienie dzieci. I żeby nie zapomnieć, tak, to był zupełnie pierwszy krok, czyli wzbudzenie ciekawości dzieci. Teraz po tym wszystkim, o czym powiedzieliśmy, stworzyliśmy małe opracowanie naszych
podsumowanie naszych doświadczeń i uczuć. Zbudowaliśmy jedną kostkę, którą wykleiliśmy pięknymi widokami Frankfurtu. Widok, który jest regularnie reklamowany. Natomiast wewnątrz, to jest okleina od zewnątrz, tak? Natomiast od wewnątrz umieściliśmy taki niezbyt śliczny pokoik dla czwórki cudzoziemców, tak? W ośrodku pobytowym. Chcieliśmy zatem pokazać ten kontrast pomiędzy tym, co jest od zewnątrz komunikowane i tym, co jest w środku faktycznie realizowane. Tutaj mam to śliczne słońce, tak? I zamiast nosa mamy dziurkę. Można sobie przez tę... można włączyć światło, tak? I przez tę dziurkę wejrzeć do środka, widząc te różne przedmioty. Stół, łóżko. To był jeden krok. Następnie wykonaliśmy kolejny. Patryk, opowiedz. Tutaj widać, jak stoły, łóżka i szafa zostały przez nas pomalowane i przygotowane. Posklejaliśmy niektóre rzeczy i ubraliśmy w styropian po to, aby to wszystko trzymało lepiej. Na który sklejaliśmy? Okej, okay. W każdym razie widzimy na tych zdjęciach różnego rodzaju obiekty popularne wśród turystów we Frankfurcie, atrakcje Frankfurtu. Paula, której niestety dzisiaj nie ma. Była to bardzo aktywna dziewczynka, która bardzo interesowała się tym tematem. Jednak dzisiaj niestety nie mogła przybyć tutaj. Następnie nie dokumentowałem tego zdjęciami aż tak intensywnie. Prowadziliśmy wywiady z uchodźcami. Dzieci wymyślały same pytania, zarówno dla niemieckich, jak i dla cudzoziemskich partnerów do wywiadów. Zaprosiliśmy trójkę uchodźców do nas, do Mikado, po czym Wiktoria i Kevin, którego też nie ma dzisiaj z nami, wywiady te przeprowadzili. Usiedli wspólnie do stołu, przeczytali jeszcze raz pytania, po czym zrealizowali wywiady. Można je zobaczyć na małym ekraniku na kolejnej z naszych kostek. Dobrze słyszycie, wywiady przeprowadziliśmy też z Niemcami, między innymi z człowiekiem, który często przychodzi do Mikado i zawarł zupełnie przypadkiem znajomość z uchodźcą pod Kauflandem i powiedział, że chętnie udzieli nam odpowiedzi. W ten sposób osiągnęliśmy również większy zasięg naszego projektu ponad granicę Mikado. Wiele osób było pytanych przez nas spontanicznie i nie chciało odpowiadać na pytania ze względu na brak ochoty albo czasu. Udało nam się jednak projekt rozreklamować jak najbardziej ponad granicę naszej instytucji. Zależało nam też na tym, aby pokazać i powiedzieć, że uchodźcy we Frankfurcie to nie są osoby, które stoją poza społeczeństwem, na jego marginesie, tylko są to ludzie, z którymi teraz razem żyjemy, z którymi musimy zorganizować nasze życie. Dlatego bardzo ważne jest pokazać w tym celu właśnie, że Niemcom pokazać, tak, że uchodźcy są normalną częścią społeczeństwa, tak. Zakończę krótkim cytatem Karla Valentina, monachijskiego anarchistę kabarecisty, który stworzył piękne zdanie. Obcy jest obcy tylko na obczyźnie.
Jest to część dialogu Karla Valentina. W dzisiejszej wersji przełomu to prawdopodobnie prawie każdy jest obcym gdzieś na świecie, albo prawie wszędzie na świecie, tak? Wykonaliśmy zatem mały krok w tym kierunku, w kierunku zainicjowania spotkań i likwidacji z obaw, z tego strachu, który stworzony był w głowach ludzi. Udało nam się pomóc w akceptowaniu tych osób, nie postrzeganiu ich jako obcych, tylko po prostu jako osoby, którymi warto się zainteresować jako współobywatelami, tak? I myślę, że to jest dobre słowo na zakończenie. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Dziękuję. Świetna prezentacja. Cieszę się, że podjęliście tę inicjatywę. Chciałem zapytać, jakie pytania wymyśliliście i jakie odpowiedzi otrzymaliście? O co chodziło dokładnie w tych wywiadach? Co było ich tematem? Chodziło tam zazwyczaj o pytanie, czy pragniesz więcej kontaktu z Niemcami? Czego obiecujesz sobie po Niemczech? Czy chcesz zostać tutaj? I jeśli tak, dlaczego? Dlaczego uciekłeś ze swojej ojczyzny? Czego ci brakuje tutaj w Niemczech? Przy czym jedna z uczestniczek mówiła, że słońca afrykańskiego. To były pytania tworzone przez dzieci świadomie. Dzieci rozmawiały ze sobą o tym. Poprosiliśmy ich tylko, żeby uwzględnili, żeby sobie wyobraziły. Wyobraźcie sobie, że wy musicie teraz do Kamerunu i czego wam brakuje. I tak przy okazji złej pogody, tak? Na przykład w Niemczech. Niemieckim partnerom zadaliśmy jeszcze pytanie, czego życzyliby sobie względem współżycia z uchodźcami na przyszłość. I czy wierzą, że integracja przebiega tak, jak chciałaby tego chociażby Angela Merkel w swoich oficjalnych deklaracjach. Dziękuję serdecznie. Czy są pytania? Macie jeszcze siłę? Poznaliście jakieś nowe gry, zabawy? Kiedy bawiliście się z dziećmi? Tak, nie? No, Wiktoria na przykład była bardzo zainteresowana przeczytaniem tego wiersza na początku. Przez dwa dni ćwiczyła ze mną, dobrze się nastawiła się bardzo na to. To było dla niej nowe doświadczenie stać tutaj z przodu. Robię to po raz pierwszy i to, że wyszło jej to tak dobrze, też jest niezłą zasługą. A jak językowo wyglądała sprawa? Przy zabawie uczyliście się rękami i nogami nowych słów? Na migi? Na początku mieliśmy rzeczywiście coś takiego jak rundkę zapoznawczą, która była połączona z grą i zabawą. Mieliśmy dwójkę tłumaczy. Dziękuję serdecznie. Myślę, że to jest jedna z najmłodszych grup i zasłużyła ona na aplauz z naszej strony. Dzięki bardzo.